Witamy Państwa serdecznie w kolejnym, piątym już odcinku programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy. Podobnie Grzegorz Ćwik. Tomasz Szczepański. Tomku, dzisiaj myślę, że możemy porozmawiać sobie troszeczkę o czymś innym niż o Ukrainie, Rosji i Wschodzie, o którym rozmawialiśmy i pewnie będziemy rozmawiać jeszcze nie raz. Wiem, że przeczytałeś tą samą książkę, którą mi się jakiś czas temu też udało przeczytać, czyli książkę doktora Krzysztofa Raka, Polska niespełniony sojusznik Hitlera. Jeszcze raz może pokażę, żeby każdy mógł sobie zarejestrować. Książkę dotyczącą tematyki, która jakiś czas temu odżyła trochę w rozumieniu i publicystyki, i historiografii od czasu przynajmniej, kiedy Piotrek Zychowicz popełnił swoją książkę o ewentualnym sojuszu Polski i Niemiec. I do tej tematyki też nawiązuje Krzysztof Rak. Ale Krzysztof Rak nawiązuje nie jako publicysta, tylko jako pełnowymiarowy i kompetentny naukowiec. I na podstawie szerokiej bazy źródłowej, archiwalnej, na podstawie pamiętników, na podstawie prasy, odtwarza próby niemieckie nawiązania relacji z Polską, relacji sojuszniczych, relacji wymierzonych w Związek Sowiecki, a w pewnym momencie także w państwa zachodnie, kiedy zaczęło być jasne dla Hitlera, a też dla państw zachodnich, że ta wojna jest nieunikniona i że prędzej czy później przyjdzie się zetrzeć w miejscach i sytuacjach podobnych do sytuacji z wielkiej wojny. Ja takie mam pytanie, czy uważasz, że ta książka wpisuje się w narrację Zychowicza o tym, że powinniśmy byli wejść w ten sojusz z Niemcami, czy tak naprawdę wręcz przeciwnie, pokazuje zupełnie coś odwrotnego, że nie powinniśmy byli tego robić? Zacznijmy od tego, co wprowadza tutaj Krzysztof Rak nowego do historiografii. No, stwierdza to, że idea czasowego, jak wszystko na to wskazuje, sojuszu z Polską istniała w umyśle Hitlera i w jego ścisłym kręgu doradczym przed 1933 rokiem. Ponieważ papiery, do których dotarł, tutaj mówię przede wszystkim oczywiście o raporcie Ładosia, który tam przytacza, udowadniają to, że rzeczywiście o czymś takim przyszły kanclerz Rzeszy myślał w 1930 roku i jest to stwierdzone na piśmie ponad wszelką wątpliwość. Jest to rzecz godna upowszechnienia i zapamiętania, ale w niczym ona nie zmienia zasadniczej kontrowersji na temat sensowności lub braku sensu tegoż sojuszu. I gdy mówimy o książce Raka, to też czytając ją nie odniosłem wrażenia, że pomijając już to, co autor tam sam pisze, że ona jest argumentem za, nazwijmy to tak, szkołą Zychowicza. Bo przecież także i autor przytacza fakty, nastawienia nie samego wodza III Rzeszy czy jego otoczenia. To nastawienie mogło być zmienne, poza tym żaden polityk nie jest wieczny i tutaj też trzeba się było z tym liczyć, że Hitler wieczny nie będzie, biorąc pod uwagę ewentualny sojusz, ale nastawienie społeczeństwa niemieckiego. Które to społeczeństwo niemieckie było w ogromnej swojej masie, jednoznacznie wrogie niepodległemu państwu polskiemu. I ta wrogość dalece wykraczała poza elektorat NSDAP. Przypomnijmy, że wszystkie partie od prawicy do lewicy, z komunistami włącznie, uważały, że traktat wersalski Niemcy skrzywdził. A już zwłaszcza skrzywdził je na wschodzie. I właściwie to, można powiedzieć, mogłoby zamykać całą sprawę. Zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, co też jest w literaturze też opisane, no ale warto pewne oczywistości mimo wszystko przytaczać. Cechą myślenia Adolfa Hitlera był także antysławizm. I nie był on wyłącznie jego indywidualnym przymiotem, jego umysłu, elementem wyposażenia jego intelektualnego
rynsztunku, ale był zgodny z nastawieniem dużej części, zdecydowanej części społeczeństwa niemieckiego, które jako takie uważało się za lepsze od Słowian. Przy czym oczywiście NSDAP tutaj używała argumentów biologistycznych, mniej lub bardziej pseudonaukowych, naukowych, pseudonaukowych. Ci, którzy nie byli wierzącymi nazistami, mieli do dyspozycji innego rodzaju argumenty. Argumenty o charakterze wyższości cywilizacyjnej, wyższości kulturowej. Także fakt, że dałoby się udowodnić, że Słowianie to też Aryjczycy, to na pewno dałoby się udowodnić, skoro Japończycy w pewnym momencie zostali Aryjczykami Wschodu, prawda? Cytując przecież to sformułowanie jest cytatem. To nie zmienia to faktu, że Słowianin był to w opinii dużej części narodu niemieckiego ktoś gorszy. I pytanie jest takie, czy można być sojusznikiem gorszym jakościowo? Można. Tylko inna sytuacja jest, powiedzmy, Słowacji albo Chorwacji, a inna sytuacja Polski. Nie trzeba tutaj różnicy podkreślać o charakterze geograficznym, ale też o charakterze czysto psychologicznym. To jest coś, co trochę też poruszył w swojej książce polemizującej do pewnego stopnia z Zychowiczem, Piotr Gursztyn. My jako naród z naszym doświadczeniem historycznym nie godzilibyśmy się na bycie kimś gorszym. To już pomijając wszystko inne. I zresztą to, że nie godzimy się, jest takim trwałym elementem polskiego myślenia i bardzo mocno zakorzenionym w kulturze. Musiałoby się zdarzyć coś nie wiadomo co, żebyśmy się na to zgodzili. Tak? No po takim upływie krwi, jakim była II wojna światowa, wystarczyło pół pokolenia, żeby Polacy znowu dali znać o sobie jako to, że nie godzą się na pozycję, no już nawet nie wasala, można powiedzieć, ale jakiegoś takiego półniewolnika w sowieckim obozie, tak? No, co każdy, kto zna historię Polski, ten przecież jest w stanie fakty historyczne określone wskazać. Z 1956 rokiem na czele mamy tutaj do czynienia z ruchem praktycznie całego narodu, a nie wyłącznie jakiś jego grup. Polacy moim zdaniem nie zgodzą się trwale na bycie kimś gorszym. No oczywiście możemy sobie wyobrazić, że jeszcze powiedzmy 100 lat pedagogiki wstydu przy współczesnych środkach dresury umysłów przez media, o których nie śniło się zarówno komunistom, jak i hitlerowcom, to może jakiś efekt by dało, ale też co do tego przekonany nie jestem. Jeszcze jedna rzecz, gdy mówimy o absurdalności, może nie absurdalności, ale powiedzmy szkodliwości takiego sojuszu. No, wszyscy wiemy z lekcji historii, a mamy możliwość sprawdzenia tego w Mein Kampf także, iż obsesją, jedną z obsesji Adolfa Hitlera był Lebensraum, przestrzeń życiowa. Tu nie chodziło przecież o Gdańsk i eksterytorialną autostradę. Ta przestrzeń życiowa musiała gdzieś być. Wyobrazić sobie, że ta przestrzeń jest jakoś wyspowo, to znaczy, że gdzieś poza Polską jest kolonia niemiecka, między którymi znajduje się silne i niepodległe państwo polskie, to jest rzecz trochę absurdalna. Oczywiście, jeżeli mówimy o sojuszu z Niemcami, to musimy powiedzieć, po co, przeciwko komu jest ten sojusz. Wiadomo, że przeciwko Związkowi Sowieckiemu, który był realnym zagrożeniem, który realnie przygotowywał się do II wojny światowej, który realnie chciał uderzyć na Europę i ją podbić. To jest oczywiście prawda, ale żeby sojusz taki miał sens, to musiałby on dawać realną szansę na zwycięstwo. Taką szansę dałoby pozyskanie zniewolonych przez bolszewizm narodów, czyli elementów antybolszewickich narodu rosyjskiego także,
I to jest jak najbardziej do pomyślenia, jeżeli przypomnimy sobie przebieg II wojny światowej od 22 czerwca 1941 roku, kiedy to w pierwszej fazie agresji na Niemcy, w pierwszej fazie planu Barbarossa, setki tysiące, ta liczba przekroczy 1 200 000 byłych żołnierzy Armii Czerwonej znajdzie się w niemieckich siłach zbrojnych różnego rodzaju. Chodzi tu także o etnicznych Rosjan, nie tylko Ukraińców, nie tylko Białorusinów, nie tylko narody azjatyckie, ale także etnicznych Rosjan, którzy stworzą po stronie Hitlera dwie armie. Ponieważ Rona i Roa, Ruska Oswobodzicielna Armia i Ruska Oswobodzicielna Narodna Armia, to były dwie różne formacje. I już nie mówiąc o innych formacjach mniejszych, nie będących częścią tych dwóch, które wymieniłem. Tylko że tym ludziom trzeba byłoby coś dać, żeby poszli w jeszcze większej masie i naprawdę, żeby przeważyło potęgę Związku Sowieckiego. No, dać to, czego Niemcy nie chcieli dać, tak? To znaczy dać własne państwa narodowe, własną armię narodową, własny rząd, czego akurat Niemcy nie chcieli. I nie robili tego i to było jedną z przyczyn klęski na wschodzie, czy nawet nie jedną z głównych przyczyn klęski. I teraz pytanie, czy polski sojusznik byłby w stanie zmienić myślenie Adolfa Hitlera o reszcie Słowian? Niby dlaczego miało się zmienić, skoro nawet ewidentne klęski wojenne tego też nie zmieniały. Polecam wszystkim Państwa bardzo ciekawą pracę profesora Grzybowskiego o białoruskim ruchu narodowym w latach 1939-1956, kiedy to profesor Grzybowski pokazuje, że polityka niemiecka w stosunku do Białorusinów, a przecież ruch narodowy białoruski chciał być sojusznikiem niemieckim i był nim, ta polityka robiła, można powiedzieć, bardzo dużo, żeby białoruskiego chłopa od niemieckich porządków odrzucić. I tak jak witał wejście Wehrmachtu ten białoruski chłop z nadzieją, tak też w 1944 roku nastroje były zupełnie, ale to zupełnie inne. I czy z polskim sojusznikiem Niemcy postępowaliby inaczej? No można się zastanowić, dlaczego mieliby postępować inaczej, skoro byli silniejsi i karty w grze były jednak po ich stronie. To trzeba sobie powiedzieć też jasno. Także gdybanie oczywiście jest czynnością całkowicie nienaukową z punktu widzenia przecież historii. I historia no, nie jest nauką eksperymentalną. Zawsze będziemy tutaj się posługiwali w sferze domniemywań tylko. Ale znając nie tylko sam przebieg wydarzeń, ale znając także nastawienia aktorów wydarzeń, to jak myślą, to wokół jakiej wartości byli wychowani, no, pewne pytania możemy postawić. To nie jest tak, że wszyscy kierują się racjonalnością według modelu pana Piotra Zychowicza. Są różne modele racjonalności. Są różne style myślenia i nawet jeżeli z perspektywy warszawskiego dziennikarza początku XXI wieku coś wydaje się absurdalne i nieracjonalne, to wcale nie znaczy, że będzie ono się wydawało dla aktora wydarzeń 60 lat wcześniej. Wszystko to musimy brać pod uwagę i zawsze z dużym sceptycyzmem podchodzę do sytuacji, do głosów mówiących o potrzebie sojuszu Warszawy z Berlinem w 1939 roku. Z uwagi na te argumenty, ale także z uwagi na to, że historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie, że do takiego sojuszu dochodzi i Polska jest trwale zwasalizowana, a następnie dochodzi do jakiegoś porozumienia niemiecko-sowieckiego. Czyim kosztem byłoby zawarte? Myślę, że tutaj też łatwo sobie na to pytanie odpowiedzieć. I kończąc już popularność idei odwrócenia sojuszu w 1939 roku, moim zdaniem bierze się z dwóch
zasadniczo błędnych założeń. Pierwsze błędne założenie jest takie, że Polska z II wojny światowej wyszła najgorzej, jak mogła wyjść. Jest to moim zdaniem głęboka nieprawda, ponieważ przy wszystkich straszliwych stratach, jakie ponieśliśmy, wyszliśmy także z pewnymi zyskami, jaką były ziemie zachodnie, szeroki dostęp do morza oraz jednolity narodowo charakter państwa. Mogło być gorzej. Mogliśmy mieć granicę na wschodzie taką, jaką mamy, a granicę na zachodzie taką, jaką mieliśmy w 1939 roku. Jest to całkowicie do pomyślenia przy innym przebiegu wydarzeń, na przykład takim, że przegrywamy tę wojnę jako sojusznik Niemiec. I wtedy nie byłoby żadnej potrzeby wynagradzania nas za cokolwiek, kompensowania nam czegokolwiek. To jest pierwsza rzecz. Druga, to chyba wynika też z klimatu intelektualnego kultury europejskiej obecnego, który wierzy w to, że zawsze może istnieć jakieś dobre rozwiązanie, albo raczej inaczej. Współczesna kultura europejska usuwa poczucie tragizmu nie tylko z losów człowieka jednostki, ale z dziejów jako takich. To znaczy usuwa, jaką sytuację nazywamy tragiczną? No, za Grekami, to znaczy taką, w której nie ma sporu między racją a brakiem racji, tylko jest spór między dwiema stronami, z których każda ma rację. To jest istota tragizmu. Co łatwo sprawdzić, sięgając chociażby po Sofoklesa czy Eurypidesa. I istnieją sytuacje w życiu nie tylko społeczeństwa, ale w życiu, nie tylko jednostek, ale w życiu narodów, które są tragiczne, to znaczy, że są zdają wyłącznie wybór między złem i mniejszym złem. I taką sytuację mieliśmy w 1939 roku. Moim zdaniem wybraliśmy mniejsze zło, to znaczy trwanie w obozie zachodnim, który nas zdradził, i próba obrony własnej niepodległości. I to nie było w ówczesnych realiach dobre rozwiązanie, ale dramat polegał na tym, że nie było lepszego rozwiązania moim zdaniem i sojusz z Berlinem takim rozwiązaniem także nie był. No właśnie, sobie pozwolę dopowiedzieć kilka rzeczy. Wspomniałeś o sposobie traktowania sojuszników. Ja tylko przypomnę, że Włosi, którzy przecież nomen omen przez długi okres czasu, a też nie od początku, traktowani byli jako Aryjczycy, w myśl koncepcji narodowo-socjalistycznej. W 1943 roku odwracają sojusz, znaczy odwracają, kapitulują po prostu i poddają się zachodnim aliantom, w wyniku czego dostępna wówczas Niemcom część terytorium włoskiego zostaje zajęta, poddana okupacji. I co tu dużo mówić, terror, który miał tam miejsce, niewiele się różnił od tego terroru, który znamy z terytorium Polski, czy Związku Sowieckiego, czy narodów, które zamieszkiwały Związek Sowiecki. Cytując Mussoliniego, potraktowano nas jak Polaków. No właśnie. Jest w tym pewne domniemanie zachodniego męża stanu, że Polaków wolno. Tak, pamiętajmy, jeńców przecież włoskich rozstrzeliwano, wysyłano do, w przeciwieństwie na przykład do jeńców innych państw zachodnich, wysyłano do przymusowych robót na terenie III Rzeszy, gdzie mieli identyczny status, na przykład też przydziały kartkowe czy wynagrodzenie jak Polacy, a nie jak Francuzi czy Belgowie. Wracając do samej książki, warto zwrócić uwagę, o czym tak naprawdę pisze Krzysztof Rach. Krzysztof Rach pisze tylko i wyłącznie o tym, że Hitler chciał krótkotrwałego sojuszu. Tak. Nigdzie nie pada stwierdzenie, że Hitler chciał Polski jako państwa, z którym się wiąże na długo. Co więcej, Krzysztof Rach bardzo słusznie zauważa, że Hitler był imperialistą w tym rozumieniu, że on uważał, że politykę powinny prowadzić imperia. Tak zwany koncert mocarstw, czyli Wielka Brytania, Francja, Związek Sowiecki, Włochy, Niemcy, a wszystkie pozostałe mniejsze narody, w tym oczywiście Polska, Polacy i inne narody, które zamieszkiwały drugą RP, powinny się temu podporządkować. I tak naprawdę o tym mówi ta książka. Zresztą bardzo słusznie też Krzysztof Rach zauważa jeszcze jedną rzecz, że determinizm w myśleniu Hitlera o celu polityki Niemiec i domniemanej i planowanej wojny był cały czas ten sam, to znaczy Związek Sowiecki. I to tak naprawdę było głównym celem Adolfa Hitlera. Nie stworzenie jakiegoś sojuszu państw, prawda, i narodów europejskich,
ale po prostu pokonanie tego znienawidzonego Związku Sowieckiego utożsamianego z tak zwaną Żydokomuną. No jeżeli popatrzymy sobie chociażby na mapę, no to ciężko wyobrazić sobie, oczywiście były takie koncepcje ataku z terytorium Rumunii, ataku z terytorium ewentualnie zajętej Litwy, no ale tak realnie rzecz ujmując, żeby zaatakować Związek Sowiecki, trzeba było albo zająć Polskę, albo to Polskę posiadać. I jeżeli mówimy o tym, że potem planowano ten Związek pokonać w sposób totalny, no to nawiązuje do tego, co powiedziałeś. Mielibyśmy z jednej strony 60 czy 50 milionów Niemców, no bo trzeba odliczyć straty niemieckie, które jednak by były, i odliczyć tych ludzi, których by wysłano jako osadników na wschód. I z drugiej strony mamy ileś tam milionów Niemców oraz bardzo łatwo można domniemywać, że narody wschodnie, jeżeli by Niemcy chciały je wykorzystać, byłyby raczej nastawione przeciwko Polakom, tak jak przez wiele lat nastawiano chociażby Ukraińców. Współpraca z Abwerą niektórych środowisk narodowych Ukrainy jest dość szeroko, zresztą nie tylko Abwery, bo przecież też z wywiadem włoskim jest dość szeroko znana. I ostatecznie pytanie jest podstawowe, czy sojusz z Hitlerem miał pozytywne warianty tej historii? To znaczy, wojnę z Hitlerem, czy z Hitlerem, jak u boku Hitlera, mogliśmy wygrać lub przegrać. Jeżeli byśmy wygrali, to bardzo łatwo można nawiązać do książki Piotrka Majewskiego, wydanych bodajże w zeszłym roku o protektoracie Czech i Moraw, gdzie on cytuje bardzo fajne źródło, i to takie źródło, powiedziałbym, pierwszorzędne i ciężkie do, że tak powiem, podważenia. Tajną umowę Heydricha wobec oficerów SS i policji, którzy pracowali i służyli na terenie protektoratu, niedługo po tym, jak w roku 1942 objął on swoje obowiązki. I on tam mówi wprost, jaki jest los Czechosłowacji, protektoratu właściwie Czech i Moraw, po tym jak Niemcy już tą wojnę wygrają, no bo oczywiście założenie było takie jeszcze cały czas, że to zwycięstwo jest no, właściwie już za rogiem. Otóż powiedziane było wprost, niewielka część, która da się zgermanizować, tak, czyli ma w sobie ten pierwiastek aryjski, pozostanie, natomiast przeważająca większość Czechów zostanie wywalona za Ural jako podludzie. Pamiętajmy, że to też mówi o tym Krzysztof Rach, mówi o tym profesor Borejsza, który analizował różnice w postrzeganiu poszczególnych narodów słowiańskich u Hitlera i ideologów narodowo-socjalistycznych. Czesi byli stosunkowo najlepiej postrzegani przez Hitlera i przez aparat III Rzeszy. To znaczy z narodów słowiańskich, jeżeli któryś mógł mieć ten element aryjski, czyli element tworzycielski, to Hitler zakładał, że tylko i wyłącznie Czesi. Jednocześnie Czechów bardzo nie lubił ze względu na swoje przeżycia i doświadczenia, czy takie postrzeganie. Wiedeńskie, tak. Ale jednocześnie uważał, że Czesi są dużo lepiej zorganizowani niż inne narody, dużo bardziej zaradni, też dużo czystsi, etc., etc. Mimo to ten naród, prawda, był przeznaczony do deportacji, a ewentualnie w niewielkim tam stopniu zgermanizowania, czyli po prostu wynarodowienia, nazywajmy to po imieniu. No i dziwnym trafem dokładnie taka sama polityka była realizowana na terenie Polski. Czyli część, która tam zostaje uznana za czy nadające się do podpisania Volkslisty, czy do wywiezienia w głąb Rzeszy, i jeśli chodzi o dzieci, i zaryzowania, zostaje temu poddana, no a całość jest traktowana jako tania siła robocza, prawda, a deportacja odłożona do momentu, kiedy ostatecznie Związek Sowiecki zostanie pokonany. I na koniec jeszcze jedno bym chciał zauważyć. Pytanie, co przesądza o zwycięstwie wojennym? Bo tu jakby bardzo często słyszymy taki argument, że udział Polski przeważyłby szale zwycięstwa. Drugą wojnę światową przeważyły potencjały demograficzne, potencjały ekonomiczne i technologiczne oraz na drugim planie mniej lub bardziej skuteczne działanie służb specjalnych. Rzeczy może nie w rozumieniu Jamesa Bonda raczej, czy dezinformacji, czy pozyskiwaniu informacji, to zazwyczaj w mało spektakularny sposób. Pytanie, co mogła Polska wnieść? Z całym szacunkiem do II Rzeczpospolitej i jej dziedzictwa, no to potencjał wojskowy w przeliczeniu na niemieckie normy w roku 1939 był bardzo niewielki. No bo mieliśmy 30 dywizji piechoty, które, jak słusznie pułkownik Porwil wyliczył, miały połowę siły ognia niemieckiej dywizji piechoty, czyli de facto równoważnik ogniowy 15 dywizji piechoty. 10 brygad kawalerii. Pamiętajmy, brygada kawalerii miała siłę ogniową wzmocnionego batalionu. Przepraszam, pułk kawalerii wchodzący w skład brygady, takich pułków były 3, miał siłę wzmocnionego batalionu, czyli tak naprawdę brygada była stosunkowo słabym elementem ogniowym. Możliwości przemysłowe były bardzo niewielkie, to znaczy
Dość długo trwało wyprodukowanie 306 bombowców PZL-37 Łoś, do tego 200 czy 300 P-11, około 50-100 Karasi. Natomiast możliwości uzupełniania sprzętu były niewielkie, a wyliczenia mówiły, że na pułap wojenny wejdziemy po mniej więcej pół roku wojny. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Zaangażowanie najpewniej Polski w wojnie u boku Hitlera przeciwko Sowietom byłoby totalne, to znaczy założyć należy, że całość wojska polskiego została wyrzucona na wschód. No i pytanie, co by wtedy szkodziło i przeszkadzało Niemcom, zwłaszcza na zachodzie II RP, gdzie mieli dużą mniejszość, w kreowaniu dowolnie polityki, tak jakby chcieli, w sposób siłowy. Co mogło ich powstrzymać? No, mielibyśmy trochę ośrodków zapasowych, mielibyśmy trochę policji, jednostkę paramilitarną Strzelec i tak naprawdę niewiele więcej. To w porównaniu czy w połączeniu z tym właśnie faktem dużej mniejszości niemieckiej każe sądzić, że Polska musiałaby po prostu w tym momencie stać się całkowicie zależna, tak jak Wiedeń w I wojnie światowej po mniej więcej 2 latach stał się całkowicie zależny w sposób klientelistyczny od Berlina, no tak samo byłoby z Polską, tylko tutaj dochodzi jeszcze ten wymiar totalny, czyli wymiar ideologii narodowo socjalistycznej, a słusznie zauważa dr Rack, że poza wypowiedziami najwyższych oficjeli, poza, prawda, takimi pod publikę realizowanymi gestami, cała ideologia i cała sfera publicystyczna, informacyjna i dziennikarska, zwłaszcza lokalnie, jeśli chodzi o gazety, filmy, książki w III Rzeszy, nie uległa zmianie, jeśli chodzi o antypolskie nastawienie. Polaków dalej traktowano jako podludzi we wszystkich gazetach, poza tymi kilkoma najważniejszymi, no bo one były widoczne, je mógł kupić, prawda, w sposób łatwy polski przedstawiciel dyplomatyczny, ale jeżeli się zeszło na poziom niżej, okazywało się, że retoryka w żaden sposób się nie zmieniła. Ja myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dyskusję na temat tej książki. Ja tylko na koniec jeszcze dodam, że w zeszłym roku też ukazała się druga książka doktora Racka, jeszcze bardziej monumentalna, bo ta miała 500, a ta ma 1000 stron. Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, czyli o tym, jak naprawdę prowadzi się politykę międzynarodową w sposób jak najbardziej realistyczny, w sposób chwilami wręcz brawurowy, ale jednocześnie bardzo skuteczny i wykorzystujący nadarzające się okazje bez, można powiedzieć, specjalnie ideologicznych zacietrzewień, jednocześnie z pamiętaniem o tym, że to cały czas chodzi o niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny. I z mojej strony to wszystko. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie. Zapraszamy do subskrybowania, udostępniania i do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Świk. Dziękuję Państwu.